Czy zdarzyło wam się tak, że mieliście swój live, słuchaliście muzyki, jakiś song request, kończycie live'a, chcecie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało i okazało się, że waszego live'a nie ma. Albo momenty, w których mieliście epickie akcje, zostały one wyłączone, wyciszone, ponieważ była tam muzyka i nic już z tym zrobić się nie da, a czasami nawet przychodzi mail o tym, że użyliście nieodpowiedniej muzyki na swoim live'ie. I teraz co z tym zrobić, żeby można było na live'ie słuchać muzyki, ale jednocześnie, żeby na VOD tej muzyki nie było. Czy tak się da? No oczywiście, że się da i od tego właśnie jest ten odcinek. Miałem zapytania, czy nagram materiał o tym i postanowiłem, że dzisiaj sobie zrobię research, nauczę się troszeczkę tego, jak to robić, znajdę najłatwiejszy sposób i słuchajcie, znalazłem naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Myślę, że troszeczkę prostsze niż Voice Meter, który jest przez wiele osób używany. To tam, gdzie trzeba instalować różnego rodzaju wtyczki, audio i potem bawić się we wpinanie, przepinanie, jakieś tam różne rzeczy. Tu będzie dużo prościej. Więc rozpoczynamy kolejny odcinek z serii. Jak zacząć streamować i nie wydać na to miliona PLN-ów. Na samym początku to, co musimy zrobić, to wejść na stronę internetową github.com. I tutaj znajdziecie wtyczkę, która nazywa się WinCapture Audio. Mam tutaj wersję V2.2.2. Jest to wersja dalej beta i jest to wtyczka do OBS, czyli Open Broadcaster Software. Jeżeli nie wiecie, jak obsługiwać albo jak skonfigurować swojego OBS-a, to po prostu polecam wam wejść w moje poprzednie filmy. Linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. Więc pobieramy, ja już mam to pobrane, pobieramy, instalujemy. Kiedy już otworzyliśmy swojego OBS-a po zainstalowaniu naszej wtyczki, jeżeli zainstalowaliście wtyczkę posiadając otwartego OBS-a, to proponuję go zresetować i w tym momencie zrestartować. I w tym momencie, kiedy już nam się otworzy, polecam założyć nową scenę. Klikamy scena, nazwijmy ją sobie na przykład audio, OK. I w tej nowej scenie klikamy plusik i powinno nam się pojawić coś, co się nazywa Application Audio Output Capture. Klikamy, nazwijmy to na przykład Spotify. I w tym momencie polecam wam faktycznie nazywać za każdym razem, kiedy użyjecie tej wtyczki, oddzielne źródło, ponieważ będziemy sobie ustawiali każde źródło oddzielnie. Mamy Spotify'a, klikamy OK i w tym momencie pojawia nam się takie okienko. Tutaj mamy Capture Audio Session from a Selection of Executive Tables. OK. Schodzimy na dół i w tym miejscu powinien nam się pojawić Spotify. Jeżeli nam się nie pojawił Spotify, to bardzo możliwe, że dlatego, że nie jest on włączony. Więc odpalamy Spotify'a, włączamy jakąś piosenkę i wtedy on nam się na pewno pojawi. Klikamy Spotify, dodajemy, klikamy OK i w tym momencie w mikserze audio dźwięku pojawia nam się Spotify. Dlaczego go nie słychać? No bo jest po prostu wyciszony, żeby nam nie wchodziło to na live'a, żeby ten film nie dostał disclaimera. Co teraz zrobić, żeby nasz dźwięk ze Spotify'a pojawił się na waszym live'ie, ale nie było go na VOD? O tym za chwilę. Bo co najważniejsze, za każdym razem, kiedy dodacie sobie kolejne źródło, na przykład dodajemy sobie Discord, będziemy mieli Discorda, wtedy naszych znajomych będzie słychać, też sobie możemy ustawić, jaki mają mieć poziom głośności. To jest bardzo fajne, ale najważniejsze jest to, że za każdym razem, jeżeli odpalicie nową grę, to tą nową grę będzie trzeba wpisać jako kolejną wtyczkę. Na samym początku będzie to uciążliwe, ale dzięki temu możecie sobie ustawić każdą grę na odpowiednią głośność i do tej głośności gry ustawić sobie Discorda i ustawić sobie Spotify'a. I to spowoduje, że za każdym razem wasza gra będzie miała tą samą głośność, a wasi znajomi zawsze będą dobrze słyszani i nie będzie większych problemów na live'ie. Uwaga! Zapamiętajcie sobie jedno. W momencie, kiedy macie utworzoną nową scenę, to tą nową scenę musicie za każdym razem wrzucić do innej sceny. W ten oto sposób, żeby wszędzie działało tak samo i się nie powielał dźwięk. Co teraz zrobić, żeby na naszym
live było słychać muzykę, a żeby na VOD tej muzyki nie było słychać. Wchodzimy w panel sterujący, klikamy ustawienia. Co najważniejsze, jeżeli macie tutaj zaznaczone proste, trzeba przejść na zaawansowane. W zaawansowanych pojawi nam się coś, co się nazywa ścieżka Twitch VOD. I to jest najważniejsza rzecz. Klikamy sobie ptaszka, zaznacza nam się numerek 2, możemy zaznaczyć 3, 4, 5, 6, to już zależnie od nas. Najważniejsze jest to, żeby zapamiętać to, co kliknęliście. Jeżeli jest to dwójka, to w tym momencie zastosuj, OK. Wchodzimy w mikser dźwięku, klikamy obojętnie gdzie w czarne pole albo w zębatkę, przechodzimy na zaawansowane ustawienia dźwięku, klikamy i w tym momencie pojawia nam się takie magiczne okienko. To magiczne okno jest o tyle dla nas istotne, że w nim właśnie zaznaczymy sobie, która ścieżka ma zostać wrzucona na live'a, ale nie być wrzucona do VOD. Wybieramy Spotify, ponieważ interesuje nas nasza muzyka i odhaczamy ścieżkę, którą zaznaczyliście na ścieżce Twitch VOD. W naszym przypadku będzie to numer 2. Odhaczamy i w tym momencie możecie zauważyć, że muzyka dalej się pojawi, ale nie pojawi się na filmie, a tutaj macie sytuację, w której mamy live i mamy VOD. Mam nadzieję, że pomogłem, że podobał Wam się ten film. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, czego chcielibyście się jeszcze dowiedzieć z dziedziny streamowania. Jak będę mógł, to pomogę. Na pewno szykuje się duży update filmów. Mam pasę jakąś taką nagraniową, więc zapraszam przede wszystkim na moje poprzednie filmy o światełkach RGB do 200 zł, którymi możecie sobie troszeczkę oświetlić live'a, do tego jak konfigurować OBS-a i wiele, wiele innych, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia na moich live'ach od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do godziny 12.00. Do zobaczenia, cześć!